Witajcie w wiosennym odcinku Rok Wita News. Od niedawna w roku odbywają się polsko-ukraińskie niedziele. I będziecie teraz takiego smoka malować. Ja myślę, że po dwie osoby, Ania, nie? Po trzy? Po trzy, dobrze. Po trzy. Zróbcie sobie takie trójeczki, dobrze? Trzy osoby. Bo smok jest wielki. Trzy osoby. Podzielimy się z wami po maleńkich takich grupkach, po trzy ludziny. Między sobą podzielimy się. I tych trzy ludziny będą malować naszego drakona. W marcu z naszą kamerą wybraliśmy się na zajęcia plastyczne. Rozpoczynamy właśnie sezon wiosenny w naszej pracowni plastycznej. Dzieci dzisiaj witają z nami wiosnę pięknymi pracami. A teraz zapytamy, z czym kojarzy się im wiosna? Mi się wiosna kojarzy z kwiatami. Mi się wiosna kojarzy z różami. Mi się wiosna kojarzy ze słońcem. Mi się wiosna kojarzy z kolorowymi kwiatami na drzewach. Mi się podoba z kwiatami. Mi się wiosna kojarzy z motylami. Mi się wiosna kojarzy z liściami. Mi się kojarzy z przylatującymi ptakami. O. Basia? Mi wiosna się kojarzy ze śpiewem ptaków. Mi się wiosna kojarzy z kwiatami. A mnie wiosna kojarzy się z budzącą się do życia przyrodą, ze spacerami, z trawą i ze świętami. Mnie wiosna kojarzy się przede wszystkim z zielenią, z budzącymi się do życia zwierzętami, ze spacerami, z jazdą na rowerze i z czasem spędzanym na świeżym powietrzu. Na zajęciach ceramicznych też zawitała wiosna. Widzieliście taką kurę, co znosi pisanki? Ja widziałam taką podczas zajęć
ceramicznych. W dzisiejszym dniu mamy ceramikę już w świątecznym wydaniu. Tworzymy taką oto piękną kurę, która, miejmy nadzieję, pięknie nam udekoruje wielkanocny stół, a przy okazji zniesie może jakieś fajne pisanki. W roku rozpoczęła się już też podczas koncertów muzycznych. Bardzo zakochana bohaterka operowa, Gilda.